Ja bym chciała Wam zrobić filmik, jak osiągnąć takie falowane, plażowe włosy, efekt Beach Waves, i pokażę Wam dwie metody, które tylko i wyłącznie zależą od tego, jak dużo macie czasu rano albo wieczorem na przygotowanie właśnie włosów. I co teraz zrobiłam? Po prostu włosy umyłam rano, jeszcze są wilgotne, mogę je rozczesać się, do tego używam tylko i wyłącznie Tangle Teaser, bo w przeciwnym razie naprawdę by było mi ciężko rozczesać moje włosy. Używam nowej odżywki teraz właśnie. Powiem Wam, że nie jestem chyba tak strasznie super zadowolona, gdyż włosy nie są takie miękkie, jakbym się spodziewała. Dlatego Wam o tej odżywce na razie mówić nie będę. Dopiero dam mi jeszcze szansę i ewentualnie później coś na ten temat więcej powiem. I jak już rozczesaliśmy włosy, tak widzicie, są takie dość proste, ale falowane. To jest struktura moich włosów. Moje włosy generalnie się łatwo poddać jakimś stylizacjom. A jeszcze widzicie, mam tło stare z tyłu. Tak zrobiłam, żebyście nie pomyśleli sobie, że moja kuchnia gdzieś zginęła. Nie, ona tam cały czas jest. I teraz powiem Wam tak. Podsuszyłam włosy suszarką i wcześniej spryskałam je tym sprayem Frederic Fekai, który jest idealny na lato, gdyż pomimo tego, że chroni nas przed ciepłem suszarki albo prostownicy, to też chroni nas przed promieniowaniami słonecznymi, czyli coś, co naprawdę jest świetnego. I tak zastanawiam się, ale to chyba powiem Wam w drugiej części filmiku na temat kosmetyków, które używam właśnie latem do włosów. I znalazłam w szafce, bo zapomniałam o tym, że to mam. To jest produkt GHD. I jak mój chłopak kupił mi prostownicę jakiś czas temu, to było tam. I akurat patrzę, że się termin kończy, przypuszczam właśnie niedługo, to pomyślałam sobie, że może go zużyję. I to jest Sea Waves. I też zawiera filtr przeciwsłoneczny. I co się z tym robi? Po prostu psika się z tym włosy. To nie psikamy za dużo, gdyż to też troszeczkę działa jakby taki lakier do włosów, że tak powiem. I po prostu co teraz zrobię? To te włosy można, albo jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie dwie kitki, to można sobie zrobić tutaj w ten sposób. I te włosy skręcamy tak. I spinamy po prostu tutaj taką szpilkę do włosów. Albo zrobić jeden. Ja zawsze robię jeden, bo ja wolę takie, żeby te grubsze były te fale. I nie lubię, żeby przedziałek mi się na środku zrobił. Dlatego wszystkie włosy zbieram do tyłu. Taki robię dość wysoki kucyk. Może się odwrócę Wam. Dość wysoki kucyk. I po prostu, co robię? Skręcam te włosy. I tak samo spinam szpilką, czy szpilką, wsuwką. I czekamy. I teraz zaśnie. W zależności od tego, czy na przykład nie musimy się spieszyć do pracy, to teraz bym użyła suszarki do włosów i podsuszyła jak gdyby ten skręt. Ale że ja jestem dzisiaj w domu i tak strasznie mi się nie śpieszy i muszę jeszcze pomalować paznokcie, dlatego teraz się wyłączam i te włosy sobie będą schły elegancko i pięknie, ładnie. I wrócę do Was już jak będziemy je rozpuszczać. Cześć, minęło już troszeczkę czasu, paznokcie wymalowane. Mam nadzieję, że nic mi się nie zahaczy, bo będę bardzo zła z tego powodu. Musiałam troszeczkę oszukać czas i Was i podsuszyłam troszeczkę włosy, gdyż mam dużo rzeczy jeszcze do zrobienia dzisiaj. Wiecie, jestem typową kurą domową i niestety muszę ugotować jakiś obiad i trochę posprzątać, dlatego, a chciałabym Wam zrobić filmik też, także postaram się połączyć dwie rzeczy przyjemne z pożytecznym. Dobra, zaczynamy. Po prostu rozpuszczamy włosy. I teraz powinniśmy, jeszcze są wilgotne, ale widzicie, skręt jest naprawdę duży i wyglądają bardzo naturalnie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tyłu, coś takiego. I one są jeszcze mokre i niestety cały czas czuję zapach tej odżywki do włosów. Przeklętej. I teraz, co jeszcze bym do tego ewentualnie używała? Mogę zostawić to w taki sposób. Można to teraz spsikać lakierem do włosów. Użyję czegoś innego. I słuchajcie, ja wiecie o tym, że jestem maniaczką, jeżeli chodzi o produkty do włosów. I mam takie coś. To się nazywa Hamadi. Shea Butter Leave-In Conditioner, czyli coś, czego nie spłukujemy. I słuchajcie, to jest, kupiłam to sobie w takiej drogerii internetowej, która się nazywa HQ Hair i to jest drogeria VK. Oni mają jeden sklep w Londynie, w którym nigdy nie byłam, zawsze zamawiałam go tylko i wyłącznie z internetu, bo troszeczkę nie chciałam, nie po drodze byłam do tego sklepu. I to jest odżywka, która była reklamowana w bardzo dużo różnych gazetach, że właśnie dużo gwiazd uwielbia tę odżywkę i ogromną zaletą jest to, że jest bardzo naturalna.
I oprócz tego właśnie jest idealna, jeżeli chodzi o ochronę włosów przeciwko promieniowaniu słonecznym, gdyż ma naturalne filtry. Czyli nic raz, nic ująć. I jaka to odżywka? Można ją użyć albo, jeżeli chcemy, na włosy suche, albo na wilgotne. I co ja lubię z tą odżywką robić? To po prostu delikatnie ją... tyle wystarczy, nawet może być troszeczkę za dużo. Rozpracowujemy ją, rozgrzewamy ją w dłoniach. Przepięknie pachnie cytrynowo. I co ja teraz będę robić? Ja będę po prostu wgniatać tą odżywkę w swoje włosy. W ten sposób. I ona nadaje połysk. Jeżeli chcecie dodać troszeczkę tutaj objętości, to można przy skórze to doprowadzić. W ten sposób. Prawie jak Violetta Villas. I ona nam odżywia włosy, też chroni przed promieniowaniem słonecznym, a także nabłyszcza je, czyli brzmi całkiem nieźle. Ja kupiłam tę odżywkę parę miesięcy temu, ale też jej nie używałam za bardzo. Też projekt ten jak na razie cały czas u mnie działa i muszę powykorzystywać inne odżywki, które mam, ale jak na razie mi idzie całkiem nieźle, muszę Wam powiedzieć. I to wygląda tak. I teraz... Albo może upnę sobie coś tutaj z boku, żeby mnie nie wkurzało. Kolejna rzecz. Też na lato. To jest też spray, który kupiłam w tamtym roku po promocyjnej cenie, gdzieś tam, nie pamiętam już gdzie. Same Hair, czyli to jest kolekcja przeznaczona tylko i wyłącznie na lato. I to jest Sunshine Shield Spray, czyli tak jak gdyby kask, że tak powiem, ochronny przeciwko słońcu. I to jest coś podobnego do lakieru do włosów. Z tym trzeba naprawdę uważać, żeby nie za dużo tego psiknąć, bo może nam zamiast połysku pięknego dodać przetłuszczony efekt przetłuszczonych włosów. Także go psikam tak trochę. Przepięknie pachnie. I też słuchajcie, tego nie używam zbyt codziennie, bo zapominam o tym. I to przeważnie staram się teraz zużyć, bo też już mam to od zeszłego roku. Napisane jest, że warto 36 miesięcy, no to jeszcze mogę to pokombinować. No ale czas zacząć to zużyć. Przypuszczam, że na rynku są tysiące różnych rodzajów spray. Nie musi być koniecznie to, ale pamiętajcie, że latem na plaży, właśnie jak myjemy włosy i mamy mokre włosy od wody morskiej, od soli, one się tak niszczą i od słońca później, jeszcze gorzej, jak właśnie suszymy je naturalnie. Dlatego takie coś na pewno się przyda i pamiętajcie, że wrócimy z wakacji i na pewno będzie o wiele przyjemniej mieć włosy zdrowsze niż takie właśnie bardzo zniszczone jak kupa siana albo jak taka miotła stara. Nie wiem, czy ktoś pamięta mnie z dawnych filmików z tamtego roku. Znaczy nie, tak, z tamtego roku. Kupiłam sobie taki z Joico zestaw, który jeszcze... To jedna rzecz, która mi została z tego zestawu. I to jest też właśnie Sun Therapy Protective Sun Milk. I to też się psika właśnie na włosy. I on też chroni nam przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, przed wodą morską, przed solą właśnie. Dlatego coś takiego też polecam jak najbardziej. Czyli wszystko razem, reasumując, co, że tyle gadam, ale wiecie, ja się nigdy nie potrafię wygadać wystarczająco. Co robimy? Wcale nie musicie używać jakiegoś specjalnego sprayu, żeby otrzymać taki efekt. Co wystarczy moim zdaniem zrobić, to po prostu jakiś może żel do włosów albo cokolwiek takiego dość delikatnego. Coś, co powoduje, pomogło nam na przykład otrzymać jakiś skręt i smarujemy to we włosy, skręcamy je, robimy co wszystko nam trzeba w domu, albo używamy suszarki, rozpuszczamy, musimy użyć coś, żeby to nam utrwaliło, czyli znowu albo jakiś spray do włosów, czyli lakier do włosów, albo jakiś taki właśnie żel, który też nam pomoże uzyskać ładniejszą strukturę włosa i to wszystko. Korzystajmy ze słońca, korzystajmy z pięknej okazji i zapraszam Was do filmiku, który zaraz nagram o kosmetykach na lato. Buziaki. Mua.